Siemka Tomka, witam Was na kolejnym filmiku Serio Zero do Albańczyka. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać sobie o buildach na tanka, jak ich szukać. Tanka PvE i PvP. Więc pierwsze co przychodzi od razu do głowy to na YouTubie. Ale za dużo tych filmików na YouTubie tutaj nie ma. Po prostu nie ma. Bo jest to temat, można powiedzieć, mało interesujący. Naprawdę, mało interesujący. Kto wie, ten wie po prostu, a reszta niech się martwi. I tak to wygląda mniej więcej z tankami. Poradnik z 21 roku na przykład. I jest tutaj jako pierwszy, tutaj jest jakiś poradnik z DVZ, tu jest sprzed 2 miesięcy poradnik PvE i w sumie to tyle. Tutaj jest jeszcze jakiś build na haceki, ale haceki mało kogo interesują, a jak już ktoś gra haceki, to wie na przykład, że może chociażby na Discordzie ten hacekowym sobie popatrzeć, jakie są buildy na tankę, jakie są swapy i tak dalej. Także tutaj jest chociażby HC Builds i tutaj mamy wszystko rozpisane na wiele różnych ról, więc pod haceki generalnie to i właśnie tanka i pozostała reszta jest jeden build określony. I kto się interesuje hacekami, ten wie, ma na swoich serwerach hacekowych wszystko zawsze aktualne, więc tutaj nie ma problemu, żeby coś takiego znaleźć. Ale jeśli chodzi już o tanka na zwykłe grupówki, to z tego co tutaj widziałem, był tutaj jeden taki set, który by się nadał. Nie wiem, czy tutaj gościu pokazuje. Trzeba by w ogóle... O, jest, coś pokazuje, ale... Czemu gościu jest w 8-4 masterpisach? No, pewnie to pokazuje na serwerze testowym. Więc też ten nie do końca oddaje, no bo tak, okej. Na tanka, no można te buty, żeby mieć większe ceceki, ale zwykle się gra po prostu buty z przewrotką. Na takie zwykłe grupówki. Macka jednoręczna, okej. Tutaj do drugiej ręki gościu ma na przykład Leering Cane, czyli to jest laska spojrzenia chyba, a większość gra jednak sawalońską tarczą. Na głowę gościu ma tutaj hełm, to jest królewski, ale jednak większość tanków gra z hełmem żołnierza. Klata się zgadza, pelerna się zgadza i tutaj potki, no to na rezisty najczęściej grają albo na trucie. A jeśli chodzi o kanapkę, to najczęściej po prostu zwykła ósemkowa, żadna awalońska. Więc tutaj jakiś Gucci set w ogóle pokazuje gościu, który praktycznie jest niestosowany. Więc też ten nie do końca, to jest best tank PvE. Ale o czym my mówimy, jakie to jest PvE? No to już jest bardziej PvE takie patrzone pod haceki, by nawet można powiedzieć. Bo tak naprawdę tylko buty na królewskie zmienić i mamy build na haceki, więc co to jest za PvE build? No, hacekowy, no i koniec. Więc takiego na zwykłe grupówki, no to tutaj, no nie widzę. Po prostu nie widzę, gdzieś może głębiej, ale nie widzę. Więc to jest w ogóle pierwszy problem, że takie buildy do tanka na zwykłe grupówki są na tyle nieinteresujące, że nikt o tym nawet materiałów nie robi. Więc teraz, jak popatrzycie sobie, to chyba najszybciej na jakichś Discordach PvE znajdziecie jakieś buildy, bądź po prostu ktoś wam powie. Bo to jest, jak już ktoś robi te grupówki, to jest na tyle oczywiste, co wziąć. Powiedziałem wam zresztą przed chwilą, jaki build sugeruję na grupówki. To jest na tyle oczywiste, że jak ktoś to robi w jakiejś gildii, która się właśnie w to bawi, to wszyscy ci powiedzą, że taki jest build na tanka, taki ci sugerują i już. Więc dlatego, nie wiem, nikt tym się jakoś super nie interesuje. Jeśli chodzi o jakieś small scale i ZVZ tanki, no to najczęściej na Discordach gildii, które się bawią w takie rzeczy, są zdjęcia. Są tutaj akurat na przykład wycięte są z Albion Online, ale to już są wybrane przez tych ludzi sety, które faktycznie jakoś tam się sprawdzają. Więc tutaj, czy w ogóle mamy jakieś na tanka? O, no i
To jest dobry secik na takiego tanka na small scale na przykład. Czy tutaj też taki z młotkiem. No. Coś tutaj mamy jeszcze. O, czy taki też tank. No i widzicie, jest zakładka small scale, normalnie tak to wygląda na Discordach small scale'owych i ZVZ, że są właśnie takie rzeczy. ZVZ nie gramy, jak sami widzicie, więc tutaj tego nie ma. Tak samo jak gdzieś tam poszukacie, na przykład na PK czy coś, i to będzie w polskich gildiach bardzo częste, że ktoś gdzieś tam, na przykład w zagranicznej gildii, zrobił jakieś aktualne właśnie buildy, zrobił taką właśnie, do ZVZ też są takie, zrobił coś takiego i ludzie po prostu sobie potem kopiują na swoje Discordy i wszyscy to mają, więc też nikt o tym za bardzo filmików nie nagrywa. Na Avalony, no na pewno ktoś tutaj na tyle się zmurzdzał w gildii, żeby coś takiego uklecić, jak gdzieś to w internecie po prostu znalazł i przekopiał. Tak. Więc poszukiwanie buildów na tanka, no to tak naprawdę troszkę można z YouTube'a zaczerpnąć, troszkę można z Discordów zaczerpnąć, a najwięcej to jednak jak pójdziecie do jakiejś dużej gildii, gdzie się gra po prostu tymi tankami, to zawsze ktoś wam powie, co jest w danym momencie aktualne. Tak. Więc te buildy, które tutaj widzieliście, to ok. A jeszcze raz przypominam, jakbyście chcieli pograć po prostu zwykłe grupówki tankiem, no to ja najczęściej po prostu, chociaż troszkę już nie grałem tych grupówek, ale najczęściej widziałem właśnie hełm żołnierza, zbroję stróża, buty, jakiekolwiek z rolką, ale mogą być na bogato to królewskie te trzewiki. Do tego peleryna Bridgewatch, jednoręczny buzdygan albo inkub. Do drugiej ręki tarcza awalońska, kanapka zwykła ósemkowa albo omlet, żeby szybciej cooldowny, ale kanapka jest bezpieczniejsza i płotki na trucie, żeby sobie dodatkowo pulować, chyba że są ciężkie pule, to na rezisty, żeby przeżyć. I to tyle. Tyle w temacie, także takie są buildy. A jeśli chcecie jakieś buildy PvP, bo PvE to ciężko tutaj znaleźć na YouTubie, ale na PvP, no to na YouTubie będzie tego dość sporo, tych propozycji. No i właśnie na Discordach jest tego masa. Tak jak sami widzieliście, tylko na naszym Discordzie są aż 3 propozycje na tanka. Oczywiście te propozycje są takie, że w odpowiedniej kompozycji się sprawdzają, ale to jak już jesteście w gildii znowu small scale, to zawsze ktoś wam powie, że weź ten build, weź tamten build, więc o to się nigdy nie trzeba martwić. Więc tak naprawdę, jeśli chcecie poznać te sety, jak w ogóle je budować na tanka, to najlepiej zalecam dołączyć sobie do gildii przynajmniej średniej, przynajmniej 50 osób, gdzie faktycznie jest coś grane, a nie, że po prostu to jest zlepek ludzi, i zawsze będziecie mieli aktualne buildy, jeśli ci ludzie są choć trochę ogarnięci. Zawsze ktoś wam powie, że coś się w mecie zmieniło, zawsze wam ktoś powie, że chce, żebyście to wzięli na akurat tego dungeona, którym idziecie, więc wtedy nie trzeba się o to martwić, a z czasem sami będziecie już umieli budować te buildy. Więc ja bym podszedł w ten sposób do tego zagadnienia, poza tym nie ma co budować tutaj jakiegoś wielkiego poradnika do tego, jaki dokładnie powinien być set, bo te sety się zmieniają na tego tanka. Od kiedy pamiętam, to już kilka razy jakieś tam zmiany były w tym, chociażby kiedyś top na wszystkie kontenty PvE to był inkub. Po prostu był najlepszy. Teraz już nie jest. Jest fajny, ale jednak bardziej uniwersalna jest ta jednoręczna macka, czyli jednoręczny buzdykan, bo dostał jakiś czas temu te zmiany, które spowodowały nagle wywrócenie totalnie mety. Chociażby na HC-kach wszyscy w ogóle wysprzedali sobie te inkuby i zakupili sobie wszystko, poszło w macki jednoręczne, dlatego że ta zmiana spowodowała tak dużo, że po prostu stała się top 1. Ogólnie jednoręczny buzdykan jest dość wysoko PvE i PvP, także jak ktoś już planuje tanka sobie rozwijać, to tą broń polecam, generalnie. Co byście tam resztę nie ubrali, to ta jednoręczna macka zawsze będzie miała wzięcie. No nic, to by było na tyle dzisiaj, także mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłem, chociaż nie wskazuję tutaj konkretnych setów, to raczej wam pokazuję, gdzie trzeba szukać. Do tego HC-kowego Discorda, jak tam będzie link, to wam zostawię w opisie, a do gildyjnych
No cóż, musicie się dostać do jakiejś gildii. Do następnego. I wpadnijcie na Twitcha, koniecznie.